Dzień dobry Państwu. Naszymi dzisiejszymi pacjentami u dr Izabeli Król jest George i są George i Michalina. No i buldogi angielskie wymagają specyficznej higieny, ale generalnie chcemy porozmawiać o higienie. Pani doktor, istnieje wiele teorii na temat kąpieli psów. Czy kąpać psy, czy nie za często kąpać psy? Oczywiście z wyłączeniem tych sytuacji awaryjnych, kiedy nam się w czymś wytarzają i nie możemy ich wziąć do domu. Tak, oczywiście dla higieny psów, skóry, kąpiele są konieczne, natomiast i to jest prawda. Natomiast mitem jest, że możemy to robić często. Musimy to robić jak najrzadziej, w zależności też od rodzaju skóry, dobieramy ilość kąpieli. I bardzo ważną jest dobór szamponu i środka, którego używamy do higieny. Dlatego, że psy mają inne pH skóry niż ludzie i absolutnie nie wolno nam stosować szamponów naszych ludzkich, kosmetyków, ponieważ skórę przesuszymy. Kąpiemy raz w miesiącu, raz na pół roku, psy, które mają dłuższą sierść, muszą być oczywiście kąpane częściej. Yorki, Shih Tzu, te, które wymagają bardziej lnianą i długą mają sierść, musimy kąpać raz na 2-3 tygodnie. Ale nie robimy tego zbyt często. A koty? Też są różne teorie. Czy koty kąpać? Kotów nie kąpiemy. Koty to są najczystsze zwierzęta na świecie. One potrafią swoim zdaniem tak się wyczyścić, liżąc, że generalnie ich skóra nie wymaga częstych kąpieli. Wyjątek oczywiście stanowią koty rasowe, które wymagają, których sierść jest długa i wymaga systematycznej pielęgnacji i do tego służą szampony. I w przeciwieństwie do psów w tym wypadku mamy szampony suche, używamy suchych szamponów, aby nie doprowadzać, żeby sierść, skóra i włos nie był zbyt wilgotny, ponieważ może się skołtunić i wtedy jest trudny do rozczesania. Są też koty krótkowłose, które wymagają sfinksy, które bardziej wymagają kremowania, pielęgnacji, a wręcz używania specjalnych kremów z filtrami UV dla ochrony przed słońcem. No to jeszcze pytanie o świnki morskie, na przykład i króliki. Ich też nie kąpiemy? Nie, ich nie kąpiemy, one umarłyby ze stresu. One również swoją mają naturalną ochronę, która powoduje i zapewnia im czystość. U nich bardziej skazana, jeżeli chodzi o pielęgnację, to są pazurki. O to musimy mocno dbać. No i mamy buldogi angielskie. Zresztą takich fafulastych ras jest więcej. Szarpeje, wszystkie psy, które mają takie bruzdy. Tutaj akurat też widać, że jeden ma bardziej zadbane, drugi mniej, ale czy czyścimy te bruzdy i jak często? Oczywiście. To wymaga prawie codziennej pielęgnacji. Są specjalne preparaty, które pozwalają na tą higienę i bardzo ważne jest, aby dotrzeć nie po zewnętrznej stronie fałd, tylko aby dotrzeć tu do środka, dlatego że fałdy są duże i powodują odparzenia, co daje dyskomfort, zanieczyszczenia, a wręcz możliwość rozmnażania się jakichś drobnoustrojów, grzybów, bakterii. No i jeszcze jedno pytanie pani doktor, bo tutaj akurat widać też u buldogów, ale to nie jest przypadłość tylko tej rasy, bardzo suche nosy. Czy możemy na to coś poradzić? Takie aż stróbki tutaj akurat widać u Michaliny bardziej niż u George'a. Tak, do tego z kolei służą kremy natłuszczające. Często można je dostać w gabinetach weterynaryjnych, ale wystarczy zwykła wazelina kosmetyczna bądź zwykły krem z witaminą A, który sami stosujemy. I od czasu do czasu, wtedy kiedy są zbyt suche te noski, można to poprzecierać. A uszy? No bo czy my sami możemy zadbać o higienę uszu psa, czy musimy przyjść na przykład do lekarza? Jeżeli uszy są zdrowe, wizyta u lekarza jest niepotrzebna, a pielęgnacja uszu, jeżeli chodzi o właścicieli, dotyczy tylko i wyłącznie małżowin i zewnętrznych części uszu, dlatego że w środku ciężko właścicielowi jest wejść do kanału i czyścić w kanale. Natomiast czyścimy po wewnętrznej stronie małżowinki, również specjalnymi płynami, albo jeżeli nie mamy, zwykła woda, płatek kosmetyczny i nasza rola polega tylko na czyszczeniu tej wewnętrznej strony małżowiny. To jeszcze pani doktor pytanie, bo teraz akurat jakby jest najbardziej na czasie. Tutaj widać, jak one się lenią, dlatego że mamy wiosnę. Czy coś możemy na to lenienie się u zwierząt poradzić, czy niekoniecznie?
część włosów pies musi zgubić, bo to jest jego natura. A czy częściej czesać na przykład? Można wyczesywać te włosy częściej. Wtedy uda nam się ten martwy włos, szybciej się uda nam go pozbyć. Natomiast można podawać preparaty, które wzmacniają włos, na przykład tran bądź witaminę H, wówczas to wypadanie włosów nie będzie tak intensywne i tak zmożone. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Za tydzień, drodzy Państwo, porozmawiamy o psiej, generalnie zwierzęcej stomatologii.